kukuryku na patyku. Witam was w moim kurniku. Ja jestem Kazik. Czasem lubię dawać w gazik, ale to nie teraz, dlatego że teraz zajmę się tematem paśniczka, korytka dla kurek, które będzie umieszczone tutaj w kurniku. Moje kurki pobierają pokarm raczej tutaj na zewnątrz. Tutaj mają podawane do korytka. Jedzą co chcą. Natomiast któryś z widzów poradził mi, aby umieścić tutaj w kurniku również taki mały paśniczek, tak aby kurki, kiedy są już tutaj zamknięte, kiedy jest ciemno, a kiedy będą miały ochotę zjeść coś, co prawda ja im tutaj wysypuję na podłogę, ale rzeczywiście taki paśniczek wewnątrz to będzie lepsza sprawa również z uwagi na higienę. I aby nikt nie zarzucił mi więcej, że kurki Kazika to kurki nieszczęśliwe, to zrobię im dzisiaj taki paśniczek. U mnie, słuchajcie, zasada jest prosta. Jeśli nie muszę czegoś kupować w sklepie i mogę to zrobić sam z dostępnych materiałów, z rzeczy, które mam pod ręką, tym lepiej, czyli na zasadzie idź po rozum do głowy, jak jesteś Dobromir Pomysłowy. Tak więc przygotowałem sobie tutaj kilka kawałków jakiegoś tam drutu, z którego później zrobię opaskę, kilka takich rurek PCV do instalacji wodnych i spróbujemy z tego zrobić jakiś mały paśniczek. Nie wiem jeszcze, czy będzie to funkcjonowało. O tym przekonamy się za chwilę. Natomiast w tej chwili spróbuję coś z tego wykminić. Zasada będzie prosta. Tutaj będzie to połączone. Z tych rurek zrobię taką jakby rynienkę. Tutaj od góry będę wsypywał. Stąd będą wydziobywały. I jak tutaj ubędzie, to stąd się wsypie. I na jedną lub dwie noce powinno starczyć, a później się po prostu dosypie. Tak jak mówiłem, to ma być mały paśniczek. Tylko na wypadek, kiedy kurki będą w kurniku już zamknięte i będą głodne. Dlatego wytnę sobie tutaj teraz otwór, żeby to było, powiedzmy, w kształcie takiej rynienki. Psy nie dają spokoju, co? Wasze też tak szaleją? Żeby to było w kształcie takiej, w formie takiej rynienki. I użyję w tym celu po prostu diaksa. To oczywiście będę musiał wszystko ładnie oczyścić czymś ostrym i po oczyszczeniu wrócę tutaj do kręcenia filmu. No i co, nie wiem na ile równo to wyciąłem, ale przecież nikt nie będzie z tego strzelał. Jest w miarę równo, jest to w miarę w formie takiej rynienki. Założę jeszcze z tej strony. O, tutaj również to wkręcę. Tutaj mam takie rozszerzenie, więc pomyślałem sobie, że tędy będzie mi łatwiej wsypywać ziarno. Przykleję to sobie po prostu taką taśmą. Tak zwana taśma na gada, jak to mówiła moja małżonka.
mówi. O. Trzyma, trzyma. I idziemy do kurnika zamontować, a potem przetestować. O, i proszę bardzo. Przykręcam drucik, cyk. Widzieliście? Jaka opaseczka? Kurza noga. Normalnie. Normalnie firma Stanley. Albo jakaś inna by się nie powstydziła takich opaseczek. Żart oczywiście, nie brać na serio. Tak jak mówię, co mogę zrobić sam? Robię sam. Jeśli jakaś prowizorka wydaje mi się równie dobra jak profesjonalny element, to nie widzę przeciwwskazań. No i dobra. Cała, że tak powiem, instalacja już jest zamocowana. I teraz zostało tylko nasypać tutaj ziarna i zobaczyć, czy jak tutaj będzie ubywało, to stąd czy będzie schodziło. Delikatnie zmieniłem tutaj, że tak powiem, tendencję poziomowania. W tej chwili tendencja jest spadkowa w tamtą stronę, żeby ziarno lepiej się wysypywało. I teraz jest ok. Tutaj mam do pełna. Właściwie ta rurka, mogłoby jej nie być, ale jak już jest, to nie będę tego likwidował. No i przystępujemy do fazy testów. Zostawię to kurkom na noc i zobaczymy, jak to będzie wyglądało jutro. Myślę, że w tym materiale to już wszystko. Kogutki pieją. Jeden pieje, drugi pieje. Feniks niedawno zaczął. O, właśnie to był on. Teraz powinien odezwać się Bolek. Natomiast jeśli podobał wam się ten materiał, to zostawcie łapę w górę. Mówił do was Kazik. Ja teraz idę dawać w gazik. I widzimy się w kolejnym odcinku. Wasze zdrowie.